Koniec października, startujemy. Na początek rozgrzeweczka, czerwony szlak pieszy, szlak Orlich Gniazd. Później jest zarąbisty zjazd. Za 100 metrów 90 w lewo. O właśnie, nawet szybciej. I będzie zaraz w prawo. Fajne skałki. To było to. To dlaczego my tutaj zrobiłem czerwonym? Niemożliwe. Jadę do drogi. Muszę coś sprawdzić. Podjeżdżamy pod zamek Morsko. Pan Maciek. To telewizja. Zamek Bąkowiec. I my jedziemy na czarny szlak tam, a wracać będziemy niebieskim. W dół. Jedziemy pod zamek. Czekaj, my powinniśmy czarnym jechać. A tam, nie, no a tamtędy będziemy wracać. Tamtędy będziemy wracać, tam na górę, na niebieski. Początek jest trudny, a już będzie teraz czarny, będzie spoko.
Jak? Uwaga! Błoto! Prawo. Widać już Smoleń. Pałac w Pilicy po prawej stronie. Zatrzymujemy się i robimy sobie przerwę. Czerwony szlak pieszy. Jedziemy między Pilicą a Smoleniem. Smoleń! Jedziemy aktualnie niebieskim szlakiem, szlakiem warowni jurajskich. Jedziemy pomiędzy dwoma zamkami, zamkiem Smoleniu i zamkiem Ogrodzieniec. Jedziemy prosto, jeszcze kawałeczek pod górkę asfaltem. Na momencik będzie widać zamek Ogrodzieniec. To co, jedziemy w dół? Zobaczyć co tam, jakąś miskę? No dobrze było, bo głodny jestem. Kiełbasy z frytkami, nie wiem, schabowego z frytkami. Placka ziemniaczanego. Dobra, trzeba się rozgrzać, Maciek. Zobaczcie na słońce i na niebo. Never beat, I'm the devil.
dopiero teraz sobie przypomniałem. Czy tam jedzie? Nie, tam nie idzie. Tą skałę z asfaltu widać po prawej stronie, jak się asfaltem jedzie. Brawo! Kamienie? Okiennik wielki. Jeszcze próg na końcu, kurde. Jak? 2 minuty po 16. Jedziemy czerwonym szlakiem Orli Gniazd pieszym w kierunku Zamku Morsko. Zostało nam do Podlesic 3,5 km i jakieś 1,5 do 2 do samochodu. Będziemy decydować w Podlesicach, czy wbijamy jeszcze w okolice Góry Zborów, czy wracamy już do samochodu. Techniczny podjazd. Pażek Maciek.